Thank you.
tam następnego dnia zleciałem z drabiny. Najpierw chwytałem się za ręce, patrzę sobie w oczy i mówię sobie słówka. A potem patrzę sobie na ręce, chwytałem się za słówka i mówię sobie w oczy. Dziś napotkam swoją miłość! Coś w środku mi to mówi. Znowu to gnać papugę? Dzień dobry, córko. Dzień dobry, tato. Czy ładnie mi wygląda? Strasznie ładnie. Naprawdę ładnie? Naprawdę strasznie. A może powinno mnie zabrać malarz? Owszem, a przed popołudniu zawołamy malarza. Ojciec panie, tam stoi. Kto stoi? A w górę do królewy. Wóz ma połyskał, co się w budach pochowało, a tam stoi i tak dziwnie patrzy. Spokój się, może piętra pomyśli? Nie to ona. Nie, mówię, że to nasze królewny. Co robić? Proś. Nie prosić, kazać! Sekretarzu, leci pan biżuteria. Po co ci biżuteria? Żeby nie było lepiej widzieć. Lepiej, żeby cię było gorzej widać. Jego wysokość, książę. Dobry. My się chyba nie znamy. Moja wysokość książę. Najjaśniejszy panie, przybyłem tu z daleka, żeby zostać swoim najjaśniejszym księciem. Moją córkę może posilić tylko rycerz prawy i odważny. Aha, no to do widzenia. No czekaj! Tato, nie rozgrzewajmy, wiesz, kto to jest. Nie możesz wyjść za byle kogo. No pewnie. Mogę! Miłość na każdy, myślę, znów stoi pod.
się do wnętrza tej kuli, aby ukończyć kapitana.